przeczytam cudowne Boże Słowo, zanim przyjdziemy do modlitwy, zapisane w liście do Filipian. Może będę czytał pierwszy rozdział od 27 wersetu i dalej. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny. Słyszę o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dają cię zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzicie i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie, zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie, był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przedtumiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was i chcenie i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światło na świecie, zachowując słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie próżno biegłem i na próżno się trudziłem. Może całego tego fragmentu nie będę omawiał, ale wiele takich myśli tutaj jest, które ustawiają nas na właściwej drodze. Mówimy, wąska jest droga, prawda, która prowadzi do żywota i niewiele ją znajduje. I różnie na temat tej drogi można myśleć i tłumaczyć. Ale przez to Boże Słowo widzimy, to jest droga, droga miłości, droga jedności, droga przebaczenia, droga posłuszeństwa przede wszystkim Bożemu Słowu. I na tego drugiego rozdziału chciałbym zwrócić uwagę tylko od 14 po może 15 werset, te dwa wersety. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście byli nagannymi, szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jako światła na świecie. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, 10 rozdział, apostoł Paweł pokazuje nam na rzeczy, które miały miejsce w historii narodu wybranego Izraela. Może przeczytam. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesze ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła. A skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg.
Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano. Usiadł lud, aby jeść i pić, i stali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło ich jednego dnia 23 000. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili, od wężów poginęli. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko przyszło na tamtych, przyszło dla przykładu. Jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Słowo Boże pokazuje nam, że to, co wszystko przeszedł naród wybrany, Izrael, że to jest dla nas pewnym przykładem i wzorem, abyśmy mieli przykład, to, co dobre powielali, naśladowali, ale to, co niewłaściwe, tak nie czynili. Bo widzimy, jaka kara była dla narodu wybranego przez to, że nie byli posłuszni. Dzisiaj żyjemy w czasie łaski. Dzisiaj mówimy, że Chrystus przebaczył, obmył nas wszelkiego grzechu. Ale za ten grzech kara jest taka sama. To tylko Chrystus wziął nasze grzechy i obmył je, nasze dusze, swoją drogocenną krwią. Ale za przestępstwo kara się nie zmieniła. I jest to dla nas, dla przykładu, dane. Mówi, czyńcie wszystko bez szemrania, powątpiewania. Widzimy, naród wybrany, kiedy wyszedł z Egiptu, zaczął szemrać. To brak wody, to brak mięsa, to jeszcze inny, to przeciwko Mojżeszowi szemrali, to, że im tego czy tamtego brakuje. Mówi, tak nie czyńcie. Jest to pewien przykład dany dla nas, abyśmy tak nie czynili. Oni ponieśli karę, ponieśli Boży sąd na ten czas, abyśmy my tego uniknęli. Abyście się stali naganni, nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród jakiego rodu? Złego i przewrotnego. Tacy są ludzie żyjący bez Boga. Tacy są ci poganie, pośród których żyjemy. Oni to jest ród przewrotny, zły. To jest ród, który inaczej myśli, inaczej patrzy. My omyci krwią Chrystusa inaczej postępujemy. Mamy czynić wszystko szczerze, nienagannie, bez skazy. Ludzie żyjący bez Boga czynią wszystko, mając swoje prywatne interesy. Mają swoje cele, które chcą osiągnąć dla swojego ja, dla swojego ego. Ale dzieci Boże tak nie mają postępować. Dzieci Boże nie mają iść tą drogą. Cokolwiek czynią, czynią to, robią to szczerze. Nie robią to dla tego, aby osiągać jakieś swoje korzyści. Ale czynią to szczerze, bo tak uczy ich Słowo Boże. Tak ich nastawia Pan Bóg przez swoje Słowo i chcą wypełniać Jego Słowo. Przecież przez te dwa wersety Bożego Słowa, abyśmy czynili wszystko bez szemrania, powątpiewania, jest jeszcze ta jedna myśl, którą bardzo mocno zauważyłem i wspominałem, przejawia się przez Stary Testament, ale też i w Nowym Testamencie. Pan Bóg chce nas nauczyć posłuszeństwa Jemu, Jego Słowu. To jest Boży cel dla nas, abyśmy to wszystko wypełniali. I żyjąc na tym świecie, dlaczego mamy być nienaganni, szczere dzieci Boże, bez żadnej skazy, bez brudu, bez grzechu, abyśmy byli, jak to jest napisane, tym światłem.
abyśmy świecili jako światło na tym świecie, aby inni widzieli nasz inne życie. Pan Jezus mówi, to wy jesteście światłem tego świata. To wy jesteście tym, który ma wskazywać na Boga. Ten fragment Bożego Słowa nas właśnie do tego zachęca. O tym mówi. Dlatego cokolwiek czynimy, cokolwiek robimy, róbmy szczerze, jako dzieci Boże. I patrzmy, aby to wszystko było czyste, nienaganne, niezabrudzone grzechem, niezabrudzone swoim egoizmem, niezabrudzone jakimiś nieszczerymi intencjami, ale wszystko było jak dla Boga, abyśmy mogli świecić jak światła na tym świecie. Pan Bóg pragnie, abyśmy byli tak jak swego czasu, jak naród izraelski miał wskazywać na Boga i przyjdzie czas, że to wszystko będzie dalej wskazywał i dalej będzie Ewangelia stamtąd przyjdzie, będzie głoszona. Ten naród w jakiś cudowny sposób nawróci się do Boga w czasach ostatecznych. I tak samo chrześcijanie mają być ci, którzy zaufali Bogu, którzy oddali życie Jezusowi, mają być jako tym światłem. Aby tym być, Pan Bóg oczekuje, że będziemy w jedności, w miłości, Jemu posłuszni. Jak wiele jest często niepotrzebnych sporów i spięć między chrześcijaninami. A w tym pięknym hymnie o miłości jest powiedziane, że miłość wszystko znosi. Zadaj pytanie. Wszystko znosimy? Czy raczej nie? Wszystko znosi. Wszystko zakrywa. Wszystkiemu wierzy. Dlatego też apostoł Paweł, pisząc te cudowne słowa, mówi, dopełnijcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą myśl, tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez ląd na próżną chwałę. Nigdy nie będzie złych intencji was. Nie róbcie nic przez kutliwość, przez to, że jeden o drugim chce być lepszy, czy czymś zabłysnąć. Ale jeżeli Pan tobie czegoś nie dał, to on tego nie masz. Ktoś mówi, że ma bystry umysł, jest zdolny. A to też pochodzi od Boga. To nie jest wytworem człowieka. Dlatego i z tym nie ma czym się przechwalać. Jeżeli to masz, to dziękuj Bogu i służ temu, tą umiejętnością Bogu. Służ Jemu. Masz zdolności, masz umiejętności. Słowo Boże i każdą inną naukę ci łatwo przychodzi, ją przyswajasz. Wgłębiaj, poznawaj i służ Bogu w tym. We wszystkim. Dlatego nie czyńmy to, czy na próżną chwałę, szukając, jak dzisiaj już brat Janek pięknie na temat powiedział pokory, szukając próżnej chwały. No przecież tą chwałą, którą nam może dać ludzie, może dać ten świat, ona w Boga, w Bożych oczach nie ma żadnego znaczenia. A nawet jest przeszkodą. Bo jest napisano, jak możecie wiedzieć wy, którzy sami nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę. Jeżeli szukamy swojej chwały i wychwalamy siebie, widzimy, że i wiara gdzieś zanika. Jak możecie wierzyć wy, którzy sami od siebie przyjmujecie chwałę. Dlatego to wszystko niech zostanie umartwione, ukrzyżowane. Niech to wszystko zostanie pogrzebane, ale jednomyślnie, w jednomyślności służcie Bogu. I Pan Jezus, tak może tylko jeszcze wspomnę, modlił się o jednomyślność, o jedność narodu Bożego. Ja myślę, nie bez przyczyny, bo widzimy, że to, co diabeł przede wszystkim
chce czynić, chce rozbijać jedność ludu Bożego. I mu się to udaje. Powstaje, tylko daje człowiekowi jakieś na jego nieukrzyżowanym ciele, na jego ambicjach. I mu się wydaje, że coś już nowego tworzy, coś cudownego. A to są tylko ludzkie ambicje i nic z tego nie wynika. Ale byśmy jedności. Cóż daje nam to jedność? Jedność nam daje, kiedy przyjmujemy szczerze, kiedy z uwagą przychodzimy i przyjmujemy Boże Słowo. Zaczynamy się poważnie traktować to Słowo. Zaczynamy, żeby to, co Bóg powiedział, ono było niezmienne dla każdego z nas. Staje się jednością. Duch Święty przez to cudowne Słowo, kiedy w jedności jesteśmy, On jednoczy nas, chrześcijan. I apostoł Paweł mówi, że to jest piękny fragment Bożego Słowa. I potem w tym 16 wersecie mówi, zachowując słowa żywota, nie inne. Boże Słowo jest słowem życia. Zachowując słowo żywota, ko chlubie mojej na dzień Chrystusowy. To będzie chlubą i chwałą dla Pawła, że właściwie im przekazał Boże Słowo. Właściwie ich nauczył Bożego Słowa i to Słowo zmieniło ich życie. Zmieniło ich postępowanie. To jest chlubą Pawła na dzień Chrystusowy, na dzień przyjścia Chrystusa. Wiedząc na to, że nie na próżno biegłem i trudziłem się. Ja myślę, że dla każdego z nas, który głosi Słowo Boże, który się modli, który w jakikolwiek ma wpływ na innych, a mamy duży wpływ, każdy z nas. I ten wpływ jest pozytywny, że człowiek zbliża się do Boga, że pragnie Mu służyć, że jego życie ulega zmianie. Jest to wielką radością, wielkim błogosławieństwem dla każdego z nas, ale też jest tym, co pisze Paweł, co przyniesie kiedyś chlubę przed Chrystusem, przed Nim. Tutaj na ziemi może tej chluby nie otrzyma się, ale tam będzie ta chluba, która pochodzi od Boga i ona jest na dzień Chrystusowy. Przez to Boże Słowo, może bardziej ogólnie, ale właśnie chciałbym zachęcić siebie i każdego z nas, abyśmy służyli sobie nawzajem, abyśmy przyjmowali to Boże Słowo, żeby ono w cudowny sposób przemieniało nasze życie. Jeżeli jest coś nie tak w życiu, nie tak postępujesz, nie tak zachowujesz się, widzisz, że to jest niewłaściwe. Nie dajesz sił, nie dajesz sobie z tym rady. Widzisz to, ale wracasz do tego, bo jednak tak silna jest ta, te bodźce cielesne są tak silne, że zagłuszają, nie pozwalają, żeby to, co Boże, ono objawiało się. Jest dany dzisiaj dla Kościoła Duch Święty. Proś Boga, proś, aby Duch Święty dał Tobie siły, aby przyszła zmiana do Twojego życia. Żebyś już nie był tym, czy tą, która zaciemnia, ale bądź tym czy tą, który daje światło, którego życie, którego postępowanie, którego zachowanie jest światłem. Jest prawe, jest szczere, jest takie, jakie podoba się Bogu, gdzie nie ma tego cielesnego zachowania, złości niepotrzebnych, wybuchów jakichś niepotrzebnych, na którymi człowiek mówi, ja nad tym nie panuję, ale Duch Boży, kiedy Go prosisz, Pan Bóg da Tobie siły i da łaskę, aby umartwić to, aby zapanować nad sobą, aby inaczej było, aby być światłem, coś zmieniać, aby to Słowo Boże zmieniało nasze życie.
Myślę, że cały czas o tym mówi Słowo Boże i tak to widzimy. A ile jeszcze jest tych rzeczy, w których postępujemy inaczej, w których bardziej nasze cielesne rzeczy, czy nasze zrozumienia, bo jednak jak tu brat Janek wspomniał, to Słowo Boże, ono jest cudowne, do nas przejawia, przemawia. I nieraz myślimy sobie, no, patrzymy na naród izraelski. Mówię, w tych czasach za Pana Jezusa był Talmud, nauki rabinistyczne. One były dodatkiem do Słowa Bożego, bo starczyło, że jakiś rabin, co to wpisali w Talmud, już był jakąś nauką i to zaczęli stosować. Kto się troszkę tym interesował, to mniej więcej wie, jak to jest, prawda? I czy dzisiaj tak nie bywa? My mówimy tam, my na nich zwracamy uwagę, ale dzisiaj tak nie bywa. Chrześcijanie nie zaczynają swoich jakichś tam wprowadzać nauk, swoich jakichś mądrości, gdzieś jeden drugiego poprze, które jest poza Słowem Bożym, poza Bogiem i zaczyna być to ważne dla ludzi. I ważniejsze jest właśnie ten przekaz, czasami ludzki, niż Słowo Boże. Wracajmy do Bożego Słowa. Myślę, że gdy myślimy o powrotach do korzeni, to zawsze myślimy o powrocie do Bożego Słowa. Zostawiając, omijając tych wiele ludzkich nauk, a biorąc to Słowo i czytając tak, jak ono jest, ono naprawdę ma moc. Boże Słowo ma moc, bo ono jest z natchnienia Ducha Świętego przemieniać nas. Amen.